Siemaneczko, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Farminga oczywiście. Ze mną jest oczywiście Cytrus. No i ołeczek. I ołeczek. Bierzemy sobie oczywiście, tak jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku, tę ósemkę. Ja ją zabiorę sobie tutaj z tej 23. Ustawię kultywator w sumie gdzieś tutaj na drodze do 20. Ty mi musisz powiedzieć, gdzie ty masz tą drugą szczepę, tą taką, że 32 2 tony ponoć przyjmuje. No, 32 tony przyjmuje ta szara. Dobra. A tam krona ta z łamańcem i ta z dodatku z golda, one tam przyjmują 21 ta łamana. Słuchaj, zawsze tobie lepiej szło te łamanie. No ja i tak biorę, bo ja wziąłem tę ósemkę, więc ja biorę te. Ty bierzesz tylko tą szarą. Bardzo świetnie. Tylko teraz tak, jakie mamy traktory, którym byś mógł lecieć? Busher. No co, pociągnę to? 20 na godzinę, może trochę więcej. Busherem najlepiej będzie. To? No, Busher ma największą moc. Co ty gadasz? Busher ma 135 koni. O luj, też muszę sobie te rozpierdolić. Dobra, czekaj. Tutaj. Ja muszę sobie tepnąć wszystkie maszyny, co by były one w miarę na środku, bo stamtąd jednej na pewno nie wyniosę, tej, której żeś zostawił na kanale. Ale powiem ci, że to było niechcący, bo no... muszę przyczepię, nie? Tak. No to kurde, no to nacisnęło mi się tylko Q, klikło mi się. Dobra, ta już jest tyle, ta. Straszne. Aż niby Busher był od tego Ursusa Turbo, niby jest mocniejszy. No mówię ci, chłopie, no masz... Busher ma 135 koni. No. A Zetor Crystal ma 121 i Proxima, ten do wyładowacza, ma 117. Aha. No dobra, a jeszcze sobie ten pociągnę z przodu, rozumiesz, obciążnik też się więcej. Tylko teraz tak, zobaczyć, czy Kron ma obciążnik, czy TDK można. Dobra, jedno i drugie można zaczepić, więc najpierw zaczepię sobie TDK, to mniejszą, a później podczepię sobie pod to Krona. Aha. Będzie o wiele łatwiej, aniżeli cofać za chwilę z łamańcem. Teraz aha, pytanie, czekaj. Najwięcej sprzeda. Nie. No ja muszę pojechać pod obciążnik najpierw na dupę, bo tutaj nie ma tego wysokiego tego zapięcia w tej ósemce. No, okay. Muszę przez ładowacza, nie, przez obciążnika podpinać. Panie, to jest mój na szykowanie. O ja pierdzielę, nie ma drugiego? Nie. No ale to w dupie, jadę tako. Nie no kup, bo będzie cię rzucało. Ja jeździłem no to, już ale to z tym, tepnę. Więc... No to tak, no tepnij sobie. Obciążnik, dobra, ten największy, okej. Okay. Dobra, mamy TDK. Tyk, to jest w ogóle farmtek? Farmtek. Okay. O boż! Jest koło tutaj opryskiwacza. Dobra. Bęk. No, dasz, oha, no tam, dasz. Wait, już wait. Na drewnie. Przyłącz. O, dobra. Daliśmy radę. Mamy cały zestaw i lecimy sprzedawać buroki. Panie i panowie. Aha, bo ty masz zasypany już całość. A ja. Przeszkolany człowiek. Dobra, ja w ogóle zobaczę tak z ciekawości, ile tu będę miał łącznie ton. Bo wiem, że ta krona ma 21 ton. A ta pierwsza 15 chyba, o ile dobrze pamiętam? Chyba ją. Ty bez jaja. Ja mam jakieś tylko 25 na godzinę. Nie, to niemożliwość. No tak będziesz jechał, nie będziesz jechał szybciej na pewno. Niestety. No ale dasz radę, chłopie, no. To. Wierzymy w ciebie. Ja nie, no to ja sam w siebie wierzę, nie? Tylko wiesz. 15, 14. No, dokładnie. 15 ton ma ta mniejsza i ta druga ma 21. Łącznie daje nam to 36 ton, więc... Ty, ale ja nie mogę ostrzał zakrety, bo mnie zarzuca. Zaledwie 4 tony więcej od ciebie będę woził. Żebym się nie spierdzielał z tego mostu tam. No tam będzie musiał bardzo powoli. Ja pamiętam, właśnie też jeździłem mniejszym, bo... On taki jest super równy jeszcze, nie? Te ósemka leciała z kultywatorami. No. Więc też musiałem... No i naprawdę powoli. Dobra. Ja już lecę również. Dało radę. Miałeś o tyle łatwiej, że miałeś teraz załadowane, wiesz o co chodzi, dobra, nie? Dobra, no akurat jest tyle do roboty przy załadunku, że głowa mała. No chwila tam zletuje, zanim 36 ton załadujesz. Nie maruj tam chwilę. Zaraz cię dogonię, lecę pisiątką, więc... No właśnie, ja 35, więc a jeszcze mnie zarzuca jak szatan. Tym bardziej
Chociaż nie będę miał tam, mam nadzieję, problemów z zawróceniem, bo tam mało miejsca jest na tym magazynie warzyw, żeby jakkolwiek tam wjechać i w ogóle. Ty, ale od czego to zależy? Ale mam nadzieję, że będzie robisz okay. Gwałtowny zakręt i ci traktor w lewo albo w prawo, po prostu jakby się ściskał, obciążyłeś, opuściłeś obciążnik? Tak. No to już nie wiem, jak ci mam pomóc. Ewentualnie kupiłeś najcięższy? No najcięższy. To już nie mam pojęcia. No leciuszko, wiesz, tyknę i zała. No widzę, że się tam umrywa. Leć tutaj przez to pole, przez to pole, przez to pole. Pasz. Ty driftami wchodzę. Przez to pole najlepiej jest, najbardziej po skrótach można powiedzieć. Tutaj teraz w lewo, przy drzewku. Tak, aha, bo ogrodzenie jest i przy płocie, no. Okej. Znasz kawałek? Pajak cię biorę. No widzę, no. Kurde. Masz szczęście, że nagrywasz, to przynajmniej ciebie będą fajnie widzieć, a ja tutaj się troszeczkę... No, Powlokę, no. Nie muszą tego widzieć, więc... Już się ustawiam bardzo ładnie. Mówię, mam nadzieję, że będzie tutaj easy wyjazd. Masz. Dobra. Okej, ta ósemka się jeszcze zmieściła w miarę. Panie, ruchy! Kolejka jest. Wait a moment! Kiedy mi się chce. Możesz dać osobne konta, to będę widział chociaż troszkę, ile tam zarabiamy. Nie. Jop. Czemu? No jedź. Tam coś zablokowało z tyłu, lol. Czy koła mi tutaj się... A, koła mi się blokowałem, okej. Okay. Rozładuj, dobra. Podjedź kawałek. Lecę, ile mogę, tyle dałem. Dobra, wysypuję szyn. Nie no, ale mam nadzieję, że naprawdę tych hajsów troszkę teraz zarobimy. Chociaż na to pole, żeby nam starczyło. Detar, buraki cukrowe, cytrusen, Światek. Jep. Mam nadzieję, że chociaż na to pole nam starczy. Tamto pole kosztuje 120 parę tysięcy, więc... Nic. Ile nam w ogóle tych wyjazdów zostanie? Jak mamy 260, to nawet matematycznie bardzo ładnie... 4-5. Dobra, to już tak mniej więcej na oko, to nie chce mi się liczyć. Jak coś, to ty dostaniesz, opierdziel. Jak ja kiedyś dostałem za kurki. Chłopie, jak mamy ładowność, ile masz tych przyczep ładowności? Ja mam 36. 36, ja mam 32, to masz 60. No właśnie, uznajmy 34, mamy średnią. No 34 każdy bierze, uznajmy, na każdym razie. Bo ja myślałem, że takie podwójne. No dobra, jak ty jesteś szybszy, to wiadomo, że ty więcej zrobisz niż ja. No. Okej. Okay. No, ale tak, no to tak 5, a tak 3. No, damy radę w każdym bądź razie, no. Ewentualnie no. Później się przysiądziemy, damy cytrusowi ostatnie 3 wywieźć tutaj te ósemki, my pójdziemy robić coś innego. Będziesz robił, my pójdziemy zrobić co innego. Ja już tutaj wysierem, lecę. Cicho tam. A powiem ci, że... Ewentualnie no. Zawsze można zrobić tak, że będziemy robili po jednym wyjeździe, teraz mi dasz po prostu podczepić pod tą jeszcze tamtą przyczepę i tyle. Też można byłoby zrobić. Spokojnie te ósemka dałaby radę uciągnąć, wydaje mi się. No tak. A może by 40 leciała, ale dałaby radę. Próbujemy? A tak by druga osoba mogła jakieś tam dodatkowo zarabiać hajsy. No ale gorzej byłoby się już złamać w tam w jazdę. Ale Światek, próbujemy czy nie próbujemy? No możemy spróbować, no ja już załaduję tutaj sobie swoje. To czekaj, ja jadę też. Mówię, gorzej będzie tam się złamać na samym magazynie, ale no, do odważnych świat należy, jak to się Słuchaj, mówi. Słuchaj, jakoś tak na okrętkę by trzeba było i też będzie dobrze. Dobra, a powiem ci, że jeśli mam pustą tą szczepę, no to się w ogóle ani trochę mi driftem nie wchodzi, tylko no, normalnie. No, masz 32 tony załadowane, więc no, musisz cię rzucać. No. Tak. Jak szatan. Dobra, to podepniesz mi pod sam przód w sumie tą swoją. Tylko najpierw ją załaduj. Okej. Już wiem, o co chodzi. 15 jest, teraz 21 poproszę. No i ta kupeczka już powoli się zmniejsza, więc jest całkiem okej. Kupeczka. Taka drobniutka maciupeńka. No, spadaj ziom. Dobra. Co nie na w sumie te 20 tysięcy my potrzebowaliśmy na samozbierającą, więc jak teraz ja będę leciał, to ty będziesz prasował i zbierał je. No, mogę najpierw sprasować, tak czy siak, no. No. Dobra, ona wszystkich tak już kupiona. Bieri? Bierę. Weź się tylko ustaw, odczep od busiera. Jas. Tutaj odpinam. Znaczy ona będzie jako z przodu, tak? No. Tak, ona będzie na przodzie, ja sobie nią podjadę. Okay. Odpinaj ją, odjeżdżaj. Okej. Okay. Będzie się ładować? Ładuje się, okej. Okay. Ładuje się, ładuje. Gdzie jest ta praska? Praska? No ty zostawiłeś ją gdzieś na farmie. Placu. Morde. To trawę szukaj. Dobra, czekaj, może się ustawił tak na styku, kurde. Dobrze ustawił, nie ma rudzić. Nie dobrze właśnie, bardzo źle. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, stateczny. Bardzo źle.
Okej, okay, dobra, trudno, nagrywam swój dźwięk OBS-em, ale mimo wszystko jest całkiem okej. Okay. Ostatnio też nagrywałem, wczoraj chyba Edsa nagrałem też OBS-em swój dźwięk, Jak swój ale dźwięk? damy Do radę i tak jest mikrofonu? całkiem okej. Okay. No, bo To na zapomniałem kamerkę przecież wyciszyć. nagrywasz. Ja nagrywam teraz aktualnie, bo ja zazwyczaj jak nagrywam, to OBS-em w OBS-ie sobie daję na początku do synchro, a później sobie wyciszam Dlaczego? mikrofon. No ale, aha. W No sobie. OBS-ie i biorę mikrofon z albo FreeSound Recordera, albo z kamerki. No dobra, A teraz nie rozumiem. wyciszyłem, ale te poziomy i tak są całkiem ok, więc. Okej. Dobra. Jak uważasz, że tak ci lepiej, no to proszę bardzo. Teraz czekaj, czy ja przyłączę w ogóle? Przyłączę. Dobra. Dobra, mam 68 ton łącznie. Rozładuj, jest o. Zobaczmy, jak ona tutaj będzie ciągnęła. Znaczy, on w sumie. Ta, chociaż nie, ta T8, więc ona jako taka, no. Tak, ale w postaci traktora, czyli no, ten taki obojniak. Czyli on, no zobaczymy. No, no tak jak mówiliśmy, 40 ciśnie. Calculated. Nawet do 50 się rozpędzi, jak będzie po prostej cisnął. Czekaj, to my tą teraz słomę, co już mamy w rulonach, w sensie, że w kostkach. Ustawiamy do krówek. Do krówek, tak jest. A no krówki masz na farmie. Dobra, ale krówek jeszcze kupionych nie ma. No kupionych jeszcze nie. Dobra. No jeszcze będzie trzeba przejść, chopie, sam tam do karmienia, no, maszynę, jasne. Tak dalej, tak dalej. No ale w każdym razie, tak, cieszę się, że w sumie tutaj nasza maszyna ciągnie. Co prawda zaczyna już się lekko rzucać na boki i driftować, tak jak ty busierem driftowałeś. Ale najważniejsze, że w sumie spełnia się jako tako. Jedna osoba dzięki temu może tutaj bardzo ładnie właśnie jeździć, sprzedawać, a druga dzięki temu może sobie po prostu jakoś inaczej zarabiać. O. No jakoś inaczej. Robię żarcie, Jasiej. Przygotowuję składniczek na żarcie do naszych krówek. Dokładnie. Tak zarabiam. No ale no, później będzie z tego hajs, nie? Słuchaj, ale takich pięknych tych kostek, w sumie kostek, no tych nie wiem, jak to nazwać w sumie, nie rulonów, nie. No belki. No belek, no w sumie tak, takich belek równych, ty jeszcze Dobra. Nigdy nie widziałeś, nie? Ja będę musiał tutaj większy łuk w ogóle robić, co by wjeżdżać prosto do tego Jakbyś na nie popatrzył, skupu. Toś myślał, że to Chińczyki robiły, nie? Od linijki, ja? Kurde, tak, jedna jest lepsza od drugiej. Znaczy, takie same w sumie są, no ale i tak są bardzo super jakościowo zrobione. Każda dobra. Jedna jest najlepsza. Perfekcjon, tak. Perfekcjon okay, to jest. Rozumiem. Dobra, rozładowujemy. I każda przyczepa w ogóle rozładowuje się inaczej, nie? No tak. Chociaż... Nie, bo nie jedna wiem. Na bok, druga do tyłu. Nie, dwie do tyłu są, a jedna na bok, nie? Się przechyla. Nie wiem jak ta zielona, czy może do tyłu, czy tylko na boki. Ja nie wiem. Ta, to znaczy ta z doda... Nie, to też na boki, dobra, czyli są dwa na boki. Czekaj, tu. Gdzie mam w ogóle słomę? Tutaj na 19, na 14, na 20 też jest? Tak, tak, wszędzie tam jest. Tam dobra. Było pszenica i jęczmień wszędzie siana. Nie, damy radę. Easy. Dobra. No i rozładowujemy kolejny, więc no, naprawdę, no mówię, już cię stać na pewno na ten. Na samozbierającą do belek. No już kupiłem, przecież mówiłem, A. żeś załadował buraki, że już kupiona jest. No czeka na nas. Spoko. Pod sklepem. Chopie, zmieściłem się na styku tutaj pod tym, na wyrobienie. No Ec, ja też uczy, nie? I wyrabiasz. No chopie, jak żeby inaczej. Mamy wszystko, no chopie, no wyjechałem bez żadnego zadraśnięcia, no nawet nie zarzuciło. Mówisz? Chopie, takie perfekto, taki zestaw to ino u nas. Najważniejsze, że się sprawdza, no. Tam, tylko u nas to był gol kosiarką. No też prawda. 13. Co, no, dobrze mówisz, dobrze mówisz. No, mi się przynajmniej nie pipcą edycje LS-a. Chłopie, tego już jest tyle, że to jest głowa mała. Tyle sezonów się już nagrało, no trochę, no z 500 filmów mi się wydaje, że spokojnie. To jest LS-a. Nie no, 1050 łącznie mamy około na kanale, więc no. 350 max mi się wydaje. 350 max? No nie wiem, kto samych komuś, kto uploadów jest około ponad setka, więc... No, znaczy, no, ile singli było. Chopie, no ale tych uploadów może być też LS, nie? Nie, z uploadów nie było LS-a w ogóle. Nie. Bo to było na drugim kanale, wszystkie single są. To nie wiem w sumie, ale jest sporo. Na no, pewno, na już pewno w setkach. Sporo. No, na pewno w setkach już jest. Dwie, no mówię, wydaje mi się, że 350 max. Ale zresztą, kto chce, może sobie to podliczyć. Na pewno coś mu z tego wyjdzie. No, jakieś durnoty albo coś. Jak to mówią, oceany wspomnień, świątek, to były takie jo, coś, no. Jo. Dobra, ile ty masz przy sobie hajsu?
Tyle, ile w kieszeni się zmieści. No co, 41 tysięcy. Ja mam 44. To hopie, już mamy tyle pieniążków. A ile mamy jeszcze buraków? Troszku jest. 167, czyli jeszcze na 2, na 3 wyjazdy. Przypominam, że są jeszcze zadanka. Chociaż nie, na... chociaż nie wiem, czy na 2 się zmieści. Zobaczymy, czy na 2 wejdzie. Na ten i jeszcze jeden. Jeśli tak, to ty polecisz sobie ostatni. Okej. Okay. Ty już... Aha, dopiero pierwsze jeszcze robisz. O, to weź mnie denerwuj trochę. No co, no jeszcze pierwsze, no. No. Kurde. Jadę, ja tu końca nie widzę. Da, tam marudzisz, dasz radę. Pewnie, że dam, tylko kwestia czasu. A nie, no, że no, a jak? Pierwsze. Dobra, jest pierwsze. Drugie. Ładuje mi się, ja tam zobaczę. W ogóle, a właśnie. Kurde, omijaka zrobię, no nie wierzę. Pojadę i zaraz dopiero pojadę z tym. Chyba, że ty chcesz, to teraz możesz sobie pojechać szybko z tymi burakami. No to wiesz, przyprowadź mi. Właśnie. No jest wszystko, tam jeszcze musisz tylko przeprowadzić go, żeby ostatnio ten się załadował, a ja polecę po samozbierającą pick-upem. Okej. Bo pick-upem również można teraz tą samozbierającą. W ogóle chyba większość rzeczy można pick-upem nieść. To mi się wydaje. Ale tego ciekawości w ogóle właśnie, pick-up ile ma koni? Jest pan pokazane? 220, okej. Okay. Czyli 220 koni ma? No. Ma mniej jak te ósemka. Te ósemka ma 320. Aha. No i tak szatan, nie? No ma moc, kurde, fele. No, co by nie mówić. Z łamańcem dałby sobie radę, bo do łamańca można do niego, wydaje mi się, że podczepić. Tak? No. Ma uchwyt? No ma uchwyt, dlatego jadę teraz po samozbierającą pick-upem. Aha, no dobra, no możemy sprawdzić w sumie. Bo to nie jest ostatni. Zresztą widzowie pisali, no ja jeszcze tego nie sprawdzałem, ale widzowie mówili, że można sobie zbierać belki. Dobra. To kolejnym, za kolejnym razem będziemy tego. Pick-upem wywozić. Nie ma sprawy. No, te buraki. Znaczy nie, no buraki to ty wywoź tam na razie tak jak jest te ósemką, bo te ósemka nie da rady, no bo ponad 100 koni mniej, ale chodzi o to, że na przykład pick-upem można zbierać sobie belki, no. Chyba, że no dobra. W sumie to ciekawe by wyglądało. No i będzie wyglądało, ale tego bo widzę, rzucam, że pasuje. Kurde, normalnie jedzie. No, hopie. I 50 na godzinę. Hopie, jak to pięknie wygląda. Ale, no. I 50 na godzinę mi to jedzie. No tak, no normalnie 50 leci, tylko trzeba się rozpędzić. Ma problemy z rozpędzeniem się. Ale jako tako leci normalnie prędkością. Jako tako. Jako tako, po japońsku, dokładnie. Albo ewentualnie Polska-Chiny w pół godziny. Też może kupić być. Kurde wszystkie przyczepy i połączyć je ze sobą. No ile by się dało, tak. Takie różne rodzaje, nie że tylko jedne, nie? Nie wiem, czy by się dało w sumie. Ciężko by było, wydaje mi się. Może aczkolwiek. Nie, może nie wszystkie. Chociaż. Można byłoby spróbować kiedyś tam. Dobra, opuszczamy sobie już. I zaczynamy zbierać belki, które Cytrus już tu wyrolował ładnie. Wyrolował świadka na gruby hajs. No ja mam przy sobie, no dobra, nie będę mówił, że mam przy sobie, bo zaraz mi zabierze i tyle. Tak? Już pewno się tam, no właśnie, już pewno tam się kusi. Nie no, a teraz ty sprzedasz i wydaje mi się, że powinno nam spokojnie starczyć, żebyśmy kupili to sobie pole. Okej. Okay. Żebyśmy kupili sobie to pole. Później będziemy mogli w sumie dzięki temu te topole tam skosić, wyciąć. Bo chyba tam topole są. Cześć, a tu mówisz o polu czy o drzewie? Topole, drzewa. Dobrze, drzewa. To są topola. Ale chcesz kupić też topole? Nie, żeby je stamtąd wyciąć. Ale wcześniej mówiłeś, że chcesz jeszcze, żeby starczyło na żeby, topole. No starczy na topole, czyli 25. I później będziemy mogli topole, czyli drzewa tak. Topole, wyciąć tak. Pomiędzy 23 a 25, dzięki czemu będziemy mieli... Powiększe pole, powiększone, o. Ale to jest to pole, nie żadne inne. No to pole, no, tak. No to pole, tak, no takie drzewa, no. Boż, z kim ja gram? Dobra. Wysypuje to się? Musi. No dobra. Chyba za daleko podjechałem, cholera, muszę cofnąć. Dobra. Zbieramy kolejne sztuki. Okej. Okay. Przelewaj cały hajs. Ile masz hajsu ty? No czekaj, no bo jeszcze leci, co? Aha, okej. Okay. A, już. To troszkę wyjdzie nam tego hajsu, rzeczywiście. Dobra. No i mamy idealnie na pole, hopie. To po 25 chyba kosztowała 125. Aż jadę i w razie czego od razu kupuję.
Tylko, że później będzie trzeba też puk kupić, żeby to połączyć, no i gdzieś na live je połączyć w końcu te pola. W sumie dwa puki. 127. Mógł chyba. Tylko może administrator, nie? Nie, też mogłem. Tak? No to się wydaje, że też mogłem, no. A dwa puki było szybciej. Tylko, że będziemy mieli problem z tymi drzewami, gdzie jest wieść, nie? Jasne. Będzie trzeba uchwyt kupić do ładowacza i będzie trzeba je gdzieś przepchać. Mhm. Okej. Okay. Ej, ty chcesz jeszcze ten? Pojechać jeszcze raz, czy już nie? Nie, no jedź. Ja wezmę teraz praskę jeszcze. Pole jest kupione, więc tak naprawdę mogę ustawić kombajn jakiś wolny, który jest wolny. Tutaj jest nasz Zetor. Wezmę opryski. Czy ty słyszałeś, co ty żeś powiedział? Tak, wezmę kombajn. No. Biorę traktora naszego Zetora. Traktora naszego Zetora. Uzupełnię go i pojedziemy, co by już 23, 25 się opryskiwała. Na razie weźmiemy je, zrobimy, zasiejemy jako niepołączone. Na razie nie będziemy się tam jakoś z tym za bardzo śpieszyli, ale na pewno w przyszłości po prostu sobie te pola połączymy. Na razie niech pracują tak, jak pracują. To jest. Nie no, sama przyjemność w sumie to takim autkiem jechać. Autkiem. Kolejny, jak ja z kombajnem, tak to jest autkiem. Słuchaj, no a co, traktor to nie jest auto? No nie. Nie? Pojazd silnikowy, mechaniczny, ale nie auto. Cicho tam. Hopie, i na kołach, i ma kierownicę, to je auto. Tylko trochę wzbogacone. No to cały, tutaj widzę, że będzie problem. Będzie problem z pracownikami. Może być problem z pracownikami, bo to pole jest troszkę nierówne. Które to pole? One nierówno rosną. No 25. No tak, weź idź w pipę, Jasia, bo cię zaraz. Będzie trzeba je jakoś. Będzie trzeba jakoś je w miarę wyrównać. W sumie nie będzie to jakiś problem. Bo tutaj do drzew jest jeszcze daleko, więc. O Boże, jak ten załadunek powoli, ten taśmociągi są takie jakieś, nie wiem, przestarzałe. Ta przepustowość magazynowa jest niczym. Nie wiem. To jest tak zwane wąskie gardło w logistyce. Wąskie gardło, to jest wąskie gardło, tak. Jasny gwint. Dobra. Opryskam tutaj, co by pracownik później nie miał problemów. Tam z drugiej strony 25 też jest krzywa. No, trudno. Z tamtej strony będzie już musiał sobie poradzić jakoś. No tak. A tak jeszcze się bałem, że mi się to równo tak rozsypało, rozumiesz? A nie, że tylko stoję i mi się sypie. Ja, tak na turnie się równemu, no. Opa, no. Dobra. Tutaj niech nam się jeszcze to jest opa? Opa? No. W sensie, że z niemieckiego. No. No to ciotka była, jo? Dziadek. A. No coś tam kojarzę. To czekaj, tante to była ciotka. A onkel to był wujek. No onkel był wujek, to na pewno. No, a tante chyba. Szwesta, to szwesta bruda? No chyba tak. No a oba, dobra. Opa, no to jest dziadek babcia, nie? Znaczy oma może jest, być. Babcia, a opa to jest dziadek. Bo mniejsza, nie interesuje mnie za bardzo niemiecki. No a mnie musiał zainteresować troszeczkę. Jak to mówiła, oma, opa, onkel Daniel, Spielen, Tennis of Hispanien, no. On tyś machenić, kurde, jasne. No żeś sobie wybrał tak, no to wybrał w sumie. Co chciałeś wybrać? No. Ja wybrałem, bo praktyki się zechciało w szkole, no ja wybrałem, weź mnie nie denerwuj. Nam wychowawczyni chciała załatwić, żebyśmy do Anglii mieli praktyki w trzeciej klasie, ale oczywiście szkoła się nie zgodziła, bo byśmy pojechali do Anglii, polecieli w sumie i na 3 tygodnie, wielki bulwers, bo nas w szkole 3 tygodnie nie będzie, a was puścili kuźwa na 4 tygodnie. No. Pilki jedne. Ile mi, zobacz, ile mi szkoły zostanie. Tydzień do szkoły i znowu tydzień wolnego, bo te Wielkanoce i tak dalej, nie? No. A jeszcze ta kwalifikacja w czerwcu. Tak, później jeszcze my matury w maju przecież. No, że już tak się kończyłem rok, nie? No i ja można powiedzieć, że w sumie skończyłem praktycznie. Zostało mi co, połowa lutego później? Marzec jako tako, za chwilę są święta w marcu i do końca kwietnia. No, dokładnie, więc to już prawie koniec edukacji u ciebie. No i później, no jeszcze wiadomo, do matur trzeba będzie się poprzygotowywać i tak dalej, ale jakiejś tragedii wydaje mi się, że nie będzie. Co jeszcze nie zrobiłem? No, nie przygotowywałeś się jeszcze? Jako tako typowo do matury, nie. Na razie to, co na bieżąco mam, to co powtórzenia i tak dalej. Potem na studia, czy jakieś kursy? Ty wie, zobaczę. Nie wiadomo, nie? Jeszcze nie planowałem tego. Tak, to życie pokaże. A też nie każdy dziennik na studia od razu po szkole, nie? Wiadomo. Zobaczymy, jak to będzie. Będę miał 4 miesiące ferii, wakacji w sumie, to będę się zastanawiał.
Tak. Będziesz miał wtedy tyle czasu na zastanowienie się. Tyle czasu będę miał dla was. Kurde, szkoda, że nie będę miał. Szkoda taka, że nie będę miał internetu, nie będę mógł dla was ani streamować za bardzo, ani nic. To jest wielka szkoda w sumie. Jak nie będziesz miał internetu? No internet mam, no ale ile mi na te streamy wystarczy, no. No niby te. Mieszkanie jakieś tam za 400, jak to się mówi, można wynająć, ale pytanie, czy jako tako w ogóle. No nie, no w sumie nie wiem, będę myślał. Zobaczymy. Bo okay. Zawsze można zrobić taki biznes właśnie, że się wynajmuje mieszkanie, byle internet miał tak naprawdę jeden pokój, postawić będzie, komputer, biurko i lodówki, no. Będzie tylko komputer i internet, nie? No, no, no i najważniejsze i będę dla was streamował. Będziecie przychodzili ze szkoły o godzinie 16 i będziecie mieli streama do 20, później pójdziecie się uczyć i tak. I tak będzie wasz dzień ludzie wyglądał. Ludzie będą myśleć, że ty robisz coś na green screenie i to jest takie tło, to będzie po prostu kamerka będzie łapała śmietnik, rozumiesz, za okna na kawalerce. Dobra. B. Lecimy. A jakie balanki by był świadka, ja pierdzielę, ciągle wolna chata. Na 15 metrach kwadratowych. Ja bym tam. No to co? Wystarczy, żeby mi było gdzie usiąść, no, podłoga jest. Nie no, nie ma takich kawalerek, co te 15 metrów. No to jeden pokój wystarczy, naprawdę. Pokój o kuchnia. Są takie, uwierz mi. 15 metry? No! Jasne, może w Bolesławcu takie nie znajdę, ale w Warszawie takie są na pewno. Tak Buda. Dosłownie masz kibel, gdzie masz tylko i wyłącznie prysznic wielkości. Nie powiem nawet czego, wychodka, wychodek, znaczy kibel w sumie też wielkości wychodka i kuchnię od razu z pokojem połączoną. A co, łóżko też jest? No ten, no jako w salonie. To jest jako jadalnia, kuchnia, sypialnia i pokój dzienny i wszystko naraz. Jeszcze salon się i tam no, i takie no, no, tak. Się znajdzie, no. No. No zresztą, a jak ma ten Łukasz Jakubiak z 20 metrów? Aha, no niby tak. No to 20, no to jeszcze. No to jeszcze pokój trochę mniejszy, ewentualnie no. Tam kuchnię przerzucić do pokoju i to wszystko. Tak, tak. Ale da się. No da się, no chopie, no. Co miałoby się nie dać? Dobra. Myślę, że były jakieś tam standardy, że człowiek do wiadra nie musiał robić. No. Ile ty masz już hajsów? 24,5 i pytanie... jeszcze jadę zaraz sprzedać. Aha, sprzedać, bo teraz ostatni, ładujesz się, jo? Ostatni już, no. Ładuje się i ostatni będzie wywóz. Okej, dobra, to zobaczymy, ile będziemy mieli hajsów. No, zobaczymy, co z tym zrobimy jeszcze i... No i tyle, będziemy się żegnali w sumie, bo znowu wyszło... Dosyć szybko w sumie ten czas kolejny, kolejny odcinek zleciał. No, bez hitu, prawie pół godziny tej. No. Dobra. No tak. Zobaczymy. Ja tak czekam, nic nie gadam, setka. Bo jestem znużony tym, tak zasuwa ten taśmociok na nim buraki i tak dobra. sypie. Powiem ci, że już kończę prawie, że 14 zasuwać. A widzisz, no to a co prasować, aż sobie zbierałeś, wywoziłeś, masz no już dobra. Jedna ta jest widzę. Ustawiona, jako drugi jest już 4 sztuki zebrane. Co, wszystko już? No dobra, okej. Okay. Wszystkie buraki już zebrałeś? No i półtorej może przyczepy sobie tylko załadowałem, nie? Aha, no to zostaw ostatnią. Mam pustą. No. Po co ci łona? Tak. Dobra. Trzymaj. Ja tutaj zbiorę całe te pole, później pozbieram belki, ustawię je koło krówek i to naprawdę będziemy się już żegnali. No zobaczymy, ile tych hajsów będziemy mieli ostatecznie. Okay. I na co będziemy je wydawali tak naprawdę. Czy dokupimy tych na przykład owieczek jeszcze do 200, bo tam 170 mamy. Nie, 200 musi być, taka ładna liczba, wiesz, ale też nie wolno. No to... Trzeba obojętnie co kupić. Po pierwsze, trzeba będzie przyczepę do transportowania potem tych palet. Tak. A po drugie, jakiś widłak trzeba, obojętnie jaki, byle by po prostu ruszał i ładował. To musi być widłak taki tylko tam, żeby było, nie? Czyli najtańszy traktor z turem, tur i wiadomo, coś najtańszego. No to zaraz coś zobaczymy, co to będzie. Ogarnij, a może w ogóle sam widłak byłby tańszy? Nie wiem, ale byle co by byle by było, zaraz, nie? Zaraz zobaczymy. Czekaj, no. Tylko skończę, mówię, to pole ogarniać, to okay. Pole, że to czternastkę, tak, żeby tak. Nie było. W sensie, że grunt. Jop. No i zaraz zobaczymy w sklepie, co tam naprawdę dla nas interesującego będzie. No tak, dobra. No bo też będziemy chcieli, tak jak już mówiliśmy, tego kombajna zmienić, ale na niego chyba jeszcze przyjdzie pora, chociaż, no zobaczymy. Na razie i tak będziemy mieli buraki, więc... Zwieziemy i tak pewno je do magazynów, nie będziemy ich sprzedawali, będziemy znowu czekali na zapotrzebowanie. Tak mi nie się przynajmniej pamiętasz, wydaje. Zawsze jest pora na lody koral.
Tak, tak. Wiesz to? Tak było. No, a bo tak samo dobry? Będzie, zawsze będzie pora na buraki cukrowe od Cytrusa i Siatkę, tak? No. Dobra, okej, okay, rozumiem, no, o co ci chodzi. No, zrozumiałem, ale zrozumiałeś. Jop. Ty, a ja się dziwiłem, dlaczego ja mam tych takich maszyn jakby do traktora, w sensie na tym schemaciku za dużo, nie? A bo to obciążnik jest, nie? Jeszcze z no tyłu, tak, no, jeszcze tego. Jest obciążnik. No. A ja się dziwię, że tak GGG, a na jednym z nich nie ma buraku. Myślę, no, na obciążniku. A, dobra, tu mamy pick-upa, jo. Dobra, masa. Zbieram do końca. Ile tu będzie? Będzie akurat? Nie, chyba jedną będę musiał zabrać. Całą kasę ci przelałem. 14. Ok, 81 tysięcy, więc jest całkiem ok. Zbieram tutaj, no. Zbieram jeszcze tu. Ok, tu. I jeszcze tutaj jedno. Ok. To już wracam na farmę, okay. Już w sumie finito. O Boże, wjechałem jeszcze pick-upem w naszego ładnego busiera. Ale cicho, nic będziesz, nie... Będziesz, nie, nic. Będziesz, 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 ty mnie nie uciszaj. Ładowarka teleskopowa wjechało, kosztuje, się. Ci powiem, 85 plus no 1200 uznajmy. No to co? To dobrze, nie? A dla przykładu... Jakkolwiek no, ciągnik z turem... Obecnie jaki, nie? No tak, 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 już patrzę. No. Tylko pytanie, teraz taką mamy dwa tylko. Pasuje też, albo też do trzeba jednego ładować, Steyra Multi. Steyr no, no. Multi ile kosztuje? 105. No to sam już no, ciągnik to. Przewyższa. No ewentualnie do T5, 7, 5, T6. Nie, T4 i T6, okej. Okay. T4, Power Star i T6. Jo? Tak. Jo. T4, 7, 5, tak? Tak, czyli tutaj mielibyśmy Power Stara i on by się w miarę opłacał za 70, za 64 i by wyszłoby taniej. A, no dobra, co to się kupi, nie? 5400. No ale to nie wiem, czy teraz już, bo w sumie tam za nie, bardzo nie. I tak nie będziemy zaglądali do tych owieczek. No to, ale żeby mieć na uwadze przynajmiej. Dobra, już jestem na farmie, to a, ja czekaj, bo ja miałem tego wysypać, wyłożyć już te belki, co okay. Mam zebrane. O, patrzcie, jedzie, zabaj go. A co się będę z pick-upem tu? Zabaż go, włożuj. Opie, takiego kierowcy rajdowcy to ty jeszcze nie widziałeś. No pewnie nie. No, dobra. Jedziesz, cofasz. Przypieprz. Cio tam. Przypieprz, patrzcie, o Jezu, Jezu, to spierdutnie. No dawaj jeszcze, jeszcze jedz, jeszcze. Jedź, bo cię jubnę zaraz. Jak poleci, na twe twarz. Dobra, więc co, no panie i panowie, to by było tyle, mamy nadzieję, że odcinek wam się spodobał, zarobiliśmy bardzo dużo hajsów, udało nam się w sumie sporo zyskać, teraz trzeba jeszcze, aha, tutaj mamy naszego, aha, o spoko, on dojechał do końca, będzie trzeba chyba naprawdę zasiać trawą, po prostu wyrównać te pole, żeby ono jakoś jeździli w miarę normalnie, bo aktualnie oni będą się po prostu blokowali i to będzie wszystko, co będziemy mieli z tego. Aha, no dobra, ale śmiesznie to wygląda, bez kiedy pick-up z tym. Oj, oj, oj. Dobra, oj, oj. Więc no, tak jak już mówiłem, to by było na tyle, myśl... Co? Popsułeś. No, ale trochę. No. To będziesz zbierał. Ale się wytępia, ale zobacz. Patrz, co on zrobił w ogóle. Będziesz zbierał. Ale zobacz. Będziesz zbierał. No, ale zobacz tego pick-upa. No, będziesz zbierał, no. Ja tu opryskuję, ja tu robię w ale polu. Patrz, jak felernia, ja tu już nie da się tego wyciągnąć, trzeba typać, zobacz. Boże, co ty się odpierdolił za przeproszeniem? Ty, no, wjechało, zarzuciło, tutaj mi tą koło podbiło. I już, o. Widzisz? No, dobra, nie pytam, nie wnikam, co on zrobił. Tak więc to by było tyle. Trzymajcie się, do kolejnego, na jej, papa. Na jej siemaneczko, cześć, bye.